Witam serdecznie w niedzielne popołudnie na działeczce. Jest godzina prawie 14. Szykujemy pożywienie dla kurek. A tutaj, tu mamy buraczki dla kurek przygotowane, pokrojone. Tu mamy paszę do karmnika dla dzikich ptaków. Teraz tutaj weźmiemy, przygotujemy jeszcze w wiadereczku pszenicę dla kurek z dodatkami. Tu mam, damy troszeczkę kredy. Niech mają. Co jeszcze im możemy dać? Zobaczmy, co tu więcej mamy. Tutaj to są same buraki. Dobra, na początek damy im tyle. Także za chwilę się włączę, jak będę zanosił to wszystko i będę dawał ptakom. Będę je karmił. Natomiast w tej chwili nagram krótkiego szorcika na temat kurek. Także za chwilę się włączę, jak będę już przy kurach. Dałem kurkom zboża troszeczkę. Zaraz im jeszcze rzucę tutaj resztę buraczków, żeby sobie pojadły. Także kurki zajadają. Teraz pójdę, wezmę pożywienie dla, o tam do karmnika, tam jest karmnik dla dzikich ptaków i nagramy troszeczkę, jak dzikie ptaki pożywiają się paszą przygotowaną dla nich, głównie opartą o słonecznik. Zanim jednak damy jeszcze tutaj dzikim ptakom, to przygotujemy dla kur kapustę, żeby też sobie pojadły. Damy im półgłówki w czwartkach, żeby sobie dziobały, żeby miały zajęcie. Zaraz im damy. Także idę tam do nich, zaraz się włączę. Dałem tu kurom czwartkę główki kapusty. Teraz rzucę im drugą czwarteczkę, tylko ją rozdrabniam, żeby sobie wszystkie mogły pojeść. I kury, i kaczki. Porozrzucamy im, żeby miały, żeby się nie musiały walczyć o to, tylko żeby każda, i kaczuszki, i kury, wszystkie, żeby sobie mogły spokojnie jeść. Mają i buraki, i przyniesione w tej chwili zboże rozsypane, buraczki, kapusty, także im powinno wystarczyć w dniu dzisiejszym. Tam widzę, w karmniku przyleciał gołąbek. Trochę przeszkadza sikorkom, ale myślę, że sobie się jakoś podzielą. Ja idę też w tej chwili po pożywienie dla sikorek i innych ptaków. Także już za chwilkę wam pokażę. Zaniosę do nich tutaj półgłówki kapusty, zostawimy na jutro. Te liście oberwane już wezmę.
i weźmiemy przygotowaną mieszankę dla dzikich ptaków. Muszę bardzo uważać, bo tu się zrobiło bardzo ślisko, żeby na wizji nie wyrżnąć orła. Tu ją jeszcze rzucimy. A z tym pójdziemy do karmnika nakarmić dzikie ptaki. Tam jest karmnik. Jak widzicie, już do niego idę. Tu jest trochę nasypanego, ale że śnieg zaczyna pruszyć, to im dosypiemy, żeby miały więcej. No to przygotuję taką kubkę. No i tu teraz wyłączę kamerkę, zamontuję ją tutaj, żebyście mogli popatrzeć, jakie ptaki przylatują. O, tam widzę, jest chyba sójka u sąsiada na podwórku. Może przyleci, może uda ją się nagrać. Także wyłączam się i za chwilę będziecie mieć tutaj pewnie timelapsa jakiegoś z tego, jak ptaki przylatują do karmnika. Ten fragment nagrywam już z telefonu, już kamerka jest tam położona do nagrywania timelapsa dla Was. Tam widzę powieszone trzy skórki odsłoniny, czwartą widzę, jakiś kot musiał sobie przeciągnąć do góry. Wiszą tylko tu dwie. I tam z drugiej strony jest trzecia. O, tam. Także zobaczymy, czy coś przyleci. Odejdę. Może to wtedy przylecą i włączę tutaj. Puszczę tego timelapsa z kamerki. O, widzę, już pierwsza sikoreczka, widzicie, przyleciała. Już sobie wzięła. Także chwilę musi potrwać i przyleci ich więcej. A tutaj pokażę Wam kurki jeszcze. Przejdę, może zbiorę jajeczka do kurnika. To jeszcze nagramy to z kurnika. Także włączę się tam dopiero. Tutaj kurki mają przygotowane grzędy. Tu mają jedzonko. Tu mają wodę. Nie mają poidła, bo bardzo kaczki rozchlapują w tej chwili, więc zostało na zimę wyjęte. Tutaj są gniazda i zaraz zobaczymy, ile jest jajek w dniu dzisiejszym. Już było zbierane koło godziny 7 rano, czyli te pierwsze, a teraz zobaczcie. Tu są dwa jajeczka, jedno sztuczne, tu jest samo sztuczne, tu mamy jedno kurze i sztuczne. Tu mamy tak samo jedno kurze i sztuczne. Tu są dwa kurze i sztuczne. Tu jest samo sztuczne. Tu jest kurze i sztuczne. I tutaj tak samo. Także jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jajeczek w dniu dzisiejszym. Jak jest na zimę, to jest całkiem nieźle. Nie można narzekać. Także zbieram je i idę powoli jeszcze zagotować im ciepłej wody, wlać im ciepłej wody, żeby sobie przed wieczorem wypiły troszeczkę ciepłej wody, lekko przygotowanej do zimnej. Zmieszam i na dzień dzisiejszy będę je zamykał. I będzie koniec filmu, dogram tego timelapsa tylko i to będzie koniec. Miłego dnia życzę i pozdrawiam. Kurki już zagonione do kurnika. Nie będziemy już tam nic przy nich robić. Ja już kończę tutaj pobyt na działeczce. Tu jest karmniczek. I teraz będzie timelapse tylko z karmnikiem, więc jak ktoś nie chce oglądać tego, to niech sobie już zakończy oglądanie, bo nic już innego do końca filmu nie będzie. Thank you.
Tylko, co mi się zakończyć, 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 zakończ